Witam serdecznie, Rivit z tej strony. Słuchajcie, no ja po mi się śmieję, ponieważ zmontowałem dla was pewną parodię ze spotkania u Blizzarda. Taki burzy mózgów mniej więcej, jak deweloperzy wymyślają nowe sety dla różnych postaci, a dokładnie dla Demon Huntera, mówimy o Maruderze. Ponieważ dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, ale najpierw myślę sobie, oglądnijcie parodię i przez ten pryzmat będziemy rozmawiali o Demon Hunterze. O jego problemach i o Maruderze, oczywiście. Cześć. Zmięty jestem dzisiaj, a kunia poganiałem, nie? Faluta grałem też. Jazda. Totalna. O, szef idzie. Uwaga, szef idzie. Witam panów, witam na burzy mózgu. Słuchajcie, mamy plan na Demona Huntera, słuchaj. Znaczy ja mam plan, słuchajcie, nie? No. Słuchajcie, mam taką wizję miałem, w ogóle na tak Maruder set to będzie nazywać, nie? Fajnie, nie? Zgadzasz się? No. I słuchajcie, to będzie 6 części tego setu, nie? Stawiamy wieżyczki, ja powiedzmy, że a z 5 tych wieżyczek niech będzie. Dorzucimy do tego 3 skille fajne, nie? Zgadzasz się? No i w tym momencie te wieżyczki będą strzelać tymi skillami, nie? Tymi umiejętnościami, co mam na pasku, nie? A wszystkim, a co za różnica, nie? Fajnie będzie, nie? No i słuchajcie, i w ogóle te wieżyczki będą niszczyły wszystko i wszędzie, nie? A Demon Hunter będzie mógł się patrzeć na to fajnie, bo będzie tak fajnie, nie? Że będzie mógł obserwować, nie? No, poobserwuję, no i w tym momencie wszystko zginie i idziemy dalej, nie? A te wieżyczki stawiasz, nie? Stawiasz, nie? No. No i oczywiście ten set będzie tak fajny, że będą mogli tylko jednego setu używać właściwie, bo będzie aż tak fajny, nie? Że tylko jednego będzie używać, nie? No. No i to jest mój pomysł, fajnie, nie? Zgadzasz się? No. No to do roboty. Ha. Niesamowity. A on mądry jest, nie? Mądry. Ile powiem tutaj. O czym mówił? Mam nichu? Tak więc to jest mój taki pstryczek w nos, jeżeli chodzi o deweloperów Blizza, bo jak powiem wam, patrzymy na to, co się dzieje u DH, no, łowcy, no to tam jest tylko Maruder, tylko i wyłącznie. Jeżeli wejdziemy sobie na jakąkolwiek grę publiczną T6, jak jest łowca, to jest Maruder, to jest norma. Też jak rozmawiam z ludźmi, a dziennie dostaję masę od was wiadomości, co jest bardzo pozytywne. Jeżeli ktoś nie dostał odpowiedzi, to powiem już niedługo. No i mówią, że słuchajcie, nawet czasami są takie zdania, że za bardzo nie lubią grać z łowcami na Maruderze. Tak więc, no to jest bardzo dyskusyjny set. W szczególności, że aktywuje nam zdolności na pasku i mamy tak jakby dwie albo trzy zdolności dodatkowo, które jak z innego źródła jakby, które zadają obrażenia. To jest niesamowity buff w takiej grze jak Diablo 3. Inne postaci nie mogą sobie na to pozwolić, nie mają jak. Tak więc wszelkie inne sprzęty dla Demon Huntera poszły w las. Ja wam pokażę mniej więcej, jak się gra z dwoma łowcami, którzy mają takie wieżyczki na T6. Tak mniej więcej. I biegnę tutaj moim barbarzyńcom, słuchajcie, on ma naprawdę fajne przedmioty, barbarzyńca. Ma Ika, ma Reakora, ma set ziemi, ma również legendarne przedmioty, Maximus, buty do skoków, które się fajnie przeplatają pomiędzy tymi właśnie setami. Fajnie było, gdyby łowca również miał takie możliwości. Jak widzicie, tutaj ci dwaj goście mają pełny set Marudera. Jednakże Maruder ma pewien problem. Ma również legendy, które buffują ten set. Oczywiście Offhand, który daje wam więcej wieżyczek, Kusza, która stawia wieżyczki, ale wszystko to nas zamyka w obrębie tylko i wyłącznie jednego setu, który powoduje, że Dipsy, DPS jest niesamowicie wysoki. I później, po Maruderze, jeżeli chcecie sprawdzić sobie set Natalii, połączyć to może z cieniem i tak dalej, to wychodzi to niestety blado. Bardzo dobry jest na secie cienia. Wytrzymałość jest bardzo dobra, ale niestety nie domagamy z DPS-em i od razu tęsknijmy za naszym Maruderem, którego no, wieżyczki stawiamy i one same robią, jak widzicie, wymuć. To musi się zmienić, ponieważ łowca powinien mieć całą gamę sprzętów do zmordowania demonów. Całą gamę. W szczególności, że Wyatt Cheng kiedyś pokazał fajną koncepcję miecza i tarczy. A może byśmy poszli w puklerze? Ha? Dość ciekawa koncepcja. Puklerz specjalny
dla łowcy demonów. Dlatego wspomniałem o puklerzu, czyli taka mała tarcza, taka jak była w Diablo 2, dla łowcy demonów, ponieważ sobie pomyślałem, że fajna by to było odskocznia od kołczanu. I również, nie wiem czy wiecie, czy pamiętacie, przed premierą Diablo 3 Wajczek mówił o tej koncepcji, nawet był fajny obrazek. Trzymała w dłoni pani łowczyni topór i właśnie tarczę. Genialnie to wyglądało. Ja później próbowałem zrobić taki set, taki zestaw do mordowania. Niezwykle trudne to jest z tego względu, że broń jednoręczna całkiem fajnie można dostać. Azure Wrath na przykład, na mróz. Bardzo porządna broń, w szczególności, że zamraża, duży procent do zamrażania posiada. Ale offhand to już jest gigantyczny problem, ponieważ żadna tarcza aktualnie w Diablo 3 i również Diablo 3 Rost, Reaper of Souls nie może konkurować z offhandem. Jest to zbyt duży spadek DPS-u, mówimy to o 30% nawet, to jest gigantyczna sprawa. Ale gdyby w przyszłości deweloperzy pomyśleli nad tym, żeby dodać jeszcze jeden przedmiot przypisany do każdej klasy, to jeżeli chodzi o łowcę, taki puklerz byłby naprawdę ciekawy. Ciekawą byłby odskocznią, i jeżeli by go zmontować na taki design, że byłby to puklerz, nie wiem, wzmocniony jakąś tam krwią demonów i tak dalej. Bardzo fajny design, jeżeli chodzi o wygląd. W ogóle Demon Hunter przepięknie wygląda w tej grze, trzeba przyznać. To miałoby to naprawdę fajny sens. W szczególności, że słuchajcie, sam układ umiejętności, same umiejętności mogą być wykorzystywane, jeżeli trzymamy miecz w ręku. Na przykład czakramy. Rzucamy po prostu i używamy miecza. Czyli sam design skilli mniej więcej jest już zrobiony. Oczywiście trzeba było troszkę zmienić, jak wiadomo, ale ta koncepcja ma naprawdę gigantyczny sens i bardzo żałowałem, że Wajczek nie poszedł w to. Nie zrobił tego, co właściwie zapowiadał. Smutne to jest. Mam nadzieję, że w przyszłości deweloperzy się pochylą nad tym problemem, pochylą się nad maruderem, który po prostu jest teraz przypisany do łowcy. Jest łowca, jest to się równa maruder. Bardzo smutna sprawa. Jeżeli chodzi o inne postacie, no to nie jest aż tak źle. U Demon Huntera jest to po prostu aż niesamowicie widoczne. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli macie jeszcze jakąś inną koncepcję, oczywiście nie zapytam was o to, czy gracie jakimś innym buildem niż Maruder. Po prostu wszyscy wiemy, że Maruder jest zbyt silny. Jeżeli gracie czymś innym, falmy pana, gracie czymś innym. Ale nigdy nie dogonicie DPS Marudera. Nie ma takiej opcji. Tak więc, jeżeli gracie czymś innym, to dobrze, grajcie dalej. Ale zobaczcie sobie mniej więcej na najlepszych gości, jeżeli chodzi o Greater Rifty, no tam niestety króluje Maruder. Mam nadzieję, że różnorodność zostanie zmieniona, zostanie zwiększona dywersyfikacja sprzętowa u łowcy, ponieważ jest masę fajnych, chociażby przedmiotów legendarnych dla łowcy. Jest cała gama, tylko nikt tego nie używa i to mnie osobiście boli. Dziękuję wam za uwagę i do następnego filmu. Trzymajcie się, hej! I stop, to jeszcze nie koniec, sorry, wybaczcie. Małe postscriptum. Słuchajcie, ważna informacja. Wirtualny bilet będzie do mojej dyspozycji. Tak więc możecie liczyć na mnie. Sprawozdanie wam zrobię z blisko na 2014, to na Facebooku, to na YouTubie. Będzie się działo. Naprawdę będzie się sporo działo. I również kolejna informacja. Dzisiejsze postscriptum jest takie pełniejsze. Takie lepsze. Takie fajniejsze. Kolejna informacja. Będzie konkurs, w którym będzie można wygrać u mnie książki, najnowsze książki ze świata Sanctuarium właściwie. Czyli najnowsza książkunia o Diablo, serii Diablo, będzie do wygrania za niedługo, więc będzie bardzo fajnie. Teraz koniec, dziękuję wam za wysłuchanie mnie, za oglądanie filmu, no i łapki w górę, jeżeli pozytywnie odnosicie się do tego kontentu, który wam przedstawiłem. Okej, znikam na razie, cześć.